uciekliśmy od stołu, żony zostawiliśmy, dzieci zostawiliśmy, teściów zostawiliśmy i święta, drugi dzień świąt na torze. Przyjechaliśmy do Albertowa w święta, zresztą jak co roku w lany poniedziałek. No w zeszłym roku się nie udało, był mróz, także jeździliśmy na sankach. W tym roku się to udało. Pogoda jest super, jest cieplutko. W stronie niemnożka rewolucja idzie i ludzie ustali od tego bardaka всего i przyjechali w Polszu, jak mówię, k braciom, друзьям, посоревноваться i po polityce zabyć. Pogoda хорошая, праздник. Trasa super, все хорошо у нас. Так что мы тут отдохнем, сосисок покушаем, пиво выпьем. Czasówka była fajna, dobrze mi poszło, miałem przewagę 9 minut, sekund nad kolegą z Ukrainy. Pierwszy bieg też był fajny, byłem pierwszy i kolega miał do mnie 5 sekund. W drugim biegu było ciężko, bardzo ciężko, ale dałem radę i też byłem pierwszy. Po prostu było trzeba wygrać start i jechać równym tempem. No właśnie, dzisiaj inauguracja sezonu, ładna pogoda, dobry wynik, chyba nie mogło być lepiej. No, ładna była pogoda. No a jeśli chodzi o twój występ, no jesteś zadowolony, rozumiem, tak? No trochę, bo chciałem kolegów tak zdublować, ale nie dałem rady. Muszę jeszcze popracować nad kondycją i żeby mieć więcej siły. Nazywam się Konrad Jurczyński. W klasie? W klasie dzisiaj początkujący.
na początek sezonu w sumie na rozruch chyba najlepiej tak zacząć. Pierwsze twoje w ogóle zawody, czy już znaczy, jesteś... Znaczy nie, no w pierwszy sezon tak na poważnie. W tamtym sezonie trochę próbowałem, no ale jednak nie było to, co powinno. No właśnie, wybrałeś dzisiaj tor w Albertowie zamiast świątecznego stołu. No uważam, takie spędzanie czasu właśnie w ten sposób jest ciekawsze niż dla mnie siedzenie przy stole. No niemniej jednak w święta, no niektórzy wolą tak spędzić czas, no ja na przykład należę do takich osób. Wyszło, ścigaliśmy się z kolegami i po prostu adrenalina była. Ja się wywróciłem, kolega już miał gdzie uciec i uderzył we mnie w mój motor, też przekoziołkowo. Ale na szczęście dobrze się to skończyło dla nas. Wszystko dobrze tutaj w Polsce, bardzo mi podoba się. Konkurencja dostatni. Łukasz Kiedzerski, Karol Kiedzerski. Dmitrij Asmanow, zawodnik z Ukrainy. No tak, bardzo ciężko, ale no właśnie, to motocross. Pierwszy wyścig trudny był, no udało się wygrać, ale... No cały czas Dmitrij jechał za mną, to tak było ciężko. Ale później, no jak za dwa kola on mało spuch, to normalnie, pierwszy bieg ja wygrałem. No to pierwsza runda otwartych mistrzostw Lubelszczyzny. Zamierzacie jeszcze przyjechać tutaj, na przykład 4 maja do Lublina? No ja думаю tak, że przyjedziemy. Nam 250 km to nie jest bardzo dużo. Dużo, no to normalnie. I tutaj wszystkie zawodniki dobre, organizacja, wszystko dobre.